Jestem w Berlinie. Stwierdziłem, że mam już dosyć słabych szczecińskich spawnów. Wsiadłem na Zoologischer Garten, bo i tak, że jestem spóźniony trochę na Community Day. Autobus na granicy zatrzymała niemiecka policja i długo przeszukiwała. Często tak się zdarza. A po drugie jechałem bez biletu, bo zapomniałem wziąć euro. Także nie chciałem jechać zbyt daleko. Stąd to już sobie podejdę, gdzie będę chciał. Także odpalamy grę w końcu. Tylko tak bardziej muszę troszkę w lepsze miejsce podejść z buta. Ale już powinno być nieźle. Spójrzcie tutaj na lurki, nie? O, czerwone. Śmieszny ten typek jest z jedną ręką na tych światłach. Masa questów na łapanie swoich nabów. Zaliczam wszystkie, bo czemu nie? Nagrody są słabe, ale zawsze to liczy się do medalu na robienie questów. I kolejne questy na swoich naby. Najfajniejszy jest z tych wszystkich questów na złapanie trzech swoich nabów. Myślę, że jest ten, który daje 500 dustu, ale tutaj nie będę wybrzydzał. Póki co udało mi się złapać jednego shiny w autobusie jeszcze. I to naprawdę, naprawdę fajnie. 640, zobaczcie CP. IV, całkiem okej. A co to weather boost jest na tych swoich nabach? Idealnie. I są z weather boostem. O, to coś pięknego. No chociażby dla samego Stardustu się skupię teraz na tych słajnabach i tym Community Day jeszcze. Jeszcze trwają szale 2 godziny. Także tutaj na pewno będę cisnąć Starpisy przez te okrągłe 2 godzinki. Tu Gedächtniskirche. Ten, co tam się nie do końca zawalił podczas wojny. Ło, te piękne słajnaby. Tak sądziłem, że już będzie dobrze powoli. Wszystko na pineapie dzisiaj łapię. Postaram się zrobić bardzo, bardzo dużo mamosłajnów dzisiaj. Oczywiście dzisiaj gwarantowanych 10. Sinostone'ów. Zrobię sobie po Community Day'u, bo i tak mam już 6 w sumie Sinostone'ów zdobytych wcześniej. Wczoraj już się dało zdobyć 5 Sinostone'ów, czyli w piątek maksymalnie, podczas walk z liderami. W niedzielę też się da zdobyć aż 5 zamiast zwyczajnego limitu 3. Te wszystkie pokestopy mam pokręcone, bo już tutaj sporo razy w Berlinie byłem. Dobra, niech mi się kaknija, niech mi się łapie gołczem, a te słajnaby sobie połapię ręcznie. Przydaje się 2 ręce. Za jakiś czas, za chwilę sobie odłożę kamerę i będę łapał ręcznie wszystko. 2 rękoma to będzie dużo prościej. Nawet szybkie łapanie sobie wtedy będę mógł porobić. Bo jeszcze nie wymyśliłem metody, żeby łapać metodą szybkiego łapania jedną ręką, a drugą ręką trzymać kamerę. Może coś takiego zostanie kiedyś wymyślone. Niesamowicie piękny dzień w Berlinie. W Polsce też dzisiaj piękna pogoda. Znaczy, inaczej kończąc temat Sinostone'ów, no na pewno dzisiaj nam ich nie zabraknie, ani przez ten weekend na pewno nie zabraknie Sinostone'ów. Na pewno myślę, że każdy będzie miał więcej Sinostone'ów niż będzie potrzebował do mamosłajnów. I zostaną jakieś resztki pewnie na pokemony typu pozostałe pokemony, do których ewolucji trzeba mieć Sinostone'a, tak? Jakieś Galeidy, Electivire i te sprawy. Skończył mi się Starpis, to odpalam kolejnego. A jajko też mogę odpalić w sumie. A najważniejszy jest Starpis dzisiaj. One się łapią do tego GoPlusa, łapią się w sumie. Gołcze właściwie, ja tak mówię GoPlusa, to o gołcze chodzi. Link do kupienia gołczu u polskiego dystrybutora jest w opisie filmu jak coś. Także plan mam dzisiaj generalnie taki, zrobię drużynę 6 mamosłajnów lodowych, z najlepszymi movesetami, z najwyższymi CP. Kilka laki, a kilka takich, które mają już duże CP na dziko, żebym nie musiał ich parapować, żebym nie musiał zużywać Stardustu. Bo chcę mieć 6 mamosłajnów z najlepszym lodowym movesetem, najlepiej wzmocnionych na maksa, do walki z Rayquazą. Nie wiem, czy będzie możliwe jakieś duowanie Rayquazy, solowanie wątpię, ale pewnie duowanie będzie takimi mamosłajnami jak najbardziej możliwe, także to jest mój cel. Bo tak się coś spodziewam właśnie shiny Rayquazy dosyć niedługo na rajdach Pokémon Go. Wydaje mi się to bardzo, bardzo prawdopodobne. O, kolejne kościki porobione, tych ultraboli mi się nie zabraknie, widzę. Nie ma szans, żeby mi zabrakło. Dobrze, idę. Mogę w sumie pójść prosto i potem gdzieś tam na Potsdamer Plac bym musiał dojść. Wow, ale dzisiaj kolejka do ogrodu zoologicznego. Ci wszyscy ludzie tutaj stoją pod wejściem do zoo. Jeśli się zastanawiacie, czemu akurat jestem w Berlinie, no to po prostu jest to najbliższe duże miasto od Szczecina, tak? Szczecina nie liczy jako duże miasto, to jest takie, powiedzmy, średnie miasto. A do Berlina się jedzie autobusem za 30 zł. 2 godzinki ze Szczecina? No chyba, że tak jak w moim przypadku policja zbyt długo tam, kurczę, sprawdza nasze wszystkie dokumenty, no to wtedy może zejść troszkę dłużej niż 2 godziny. Często zatrzymują autobusy na granicy. Nie wiem, czy szukają nielegalnych uchodźców, czy kryminalistów, ale no często policja zatrzymuje. Dobra, siedzi słajnab. Tak czy inaczej, 2 mamlaki, także to na pewno będą ewoluowane w mamosłajny i będą na maksa poerapowane. Oprócz tego 4 z najwyższym CP, żeby też były w okolicach maksa i 6 takich właśnie mamosłajnów z lodowym movesetem wymaksowanych. No powiedzmy, że 1000 candy na to mniej więcej wystarczy pewnie. Oprócz tego jeszcze bym chciał zrobić, nie wiem, czy jednego na Great League, jednego na Ultra League, czy 2 na Great League. Bo na Ultra League, powiedzmy sobie, spójrzmy w prawdzie w oczy, no nikt nie gra i raczej nikt nie będzie grał. Ale spokój w tym mieście, dużo rowerzystów. Czuję takie wytchnienie tutaj.
562 dastu za jedno złapanie. O, kolejne słajnaby. Pięknie, że trafiłem tak na taki kurczę dzień z dobrą pogodą. W najśmielszych marzeniach nie sądziłem, że będzie idealna pogoda na Comity Day ze słajnabem, bo to i bonus do Stardusta się dla mnie liczy i te słajnaby z wyższym sypem na dziko, żeby oszczędzić Stardusta, wzmacniając je. Obie te rzeczy są pozytywne dla mojego Stardusta. Także ja tutaj sobie łapię, idę mniej więcej w stronę Potsdamer Platz. Nie wiem, za ile tam będę, pewnie za jakieś 20 minut około, także krótkie cięcie, zaraz się widzimy. Potsdamer Strasse. Tutaj pamiętam, jeździłem na takich podobnych rowerach, jak dobijałem 40 level. Nie wiem, ile to było czasu temu. Tak z pół roku temu, może trochę więcej. Może rok temu. No tak czy inaczej, od tego czasu już mam sporo, sporo więcej expa. Bo ponad 30 milionów, a nie 20, tak jak wtedy próbowałem dobić na dobicie 40 levela. Ładna okaz słajnała, teraz łapię 651 CP. Chyba najlepszy dzisiaj póki co. Wyskakuje. Dobra, najlepszy dzisiaj okaz to złapię na Złotej Malince. O, tak. Już pamiętam, to jest takie centrum handlowe, gdzie kończyłem nagrywać odcinek z Berlina, chyba w tym miejscu. Tutaj była ostatnia scena, którą nagrywałem, tak mi się wydaje. Znaczy było sporo tych odcinków z Berlina, ale to ten, gdzie dobijałem 40 level, albo próbowałem wbijać expo na 40 level, bo dobiłem sam 40 level później, kilka dni później w Rzymie. No, piękny jest ten słajnab, 651, dobra, dajmy mu gwiazdeczkę. 1800 ponad, jak widzieliście, mam już candy, także próbuję ostro, no, na pewno chcę mieć powyżej 2000, może tak 2500 się uda. Ale już jest po 13. Wszystko łapię z pineappami. Dzisiaj nie zapomniałem, nie skasowałem przypadkiem. Mam pineappy, używam ich. Skrzynka elektryczna zawsze na propsie. Jakieś ładne ujęcie tam na miasto, za mną. Okolice tego centrum. Film House, nie wiem co to jest Film House. Kino to chyba Das Kino, a kurczę, Film House to nie wiem co to jest. Może nazwa po prostu tego centrum handlowego. 522 też ładny. Szybkie łapanie. Próbujemy uskutecznić. Dobra, coś tam wyszło. I widzę od razu po questie, że się złapał, także taka dobra opcja chociaż. O, taki rower wtedy miałem, jak wbiłem miliony expa w Berlinie. To jest taki elektryczny wspomagany, że niby trzeba pedałować, ale te każde pedałnięcie jest takie wspomagane, że tak naprawdę dużo więcej siły napędza rower niż tylko siła twoich nóg. I wszystkie z Wonderboostem. Bez kilu, nie wiem, czy to nie jest najlepszy community day ever. O, kolejny shiny. Zaraz wam pokażę w ogóle, mam już shiny, to jest chyba piąty. Ale dalej ten pierwszy, którego złapałem jeszcze w autobusie, dalej jest najlepszym dzisiaj. Hop, na grejcie. I siedzi. Prawie 2000 candy, gdzie już jestem? Bahnhof Potsdamer Platz. Gdzie trzeba postawić kamerę. Ładnie się tutaj respią. I szybką metodę łapania porobić. 6 czy 5, kolejny elegancki. Piszcie u was w miastach, czy mieliście też z Wonderboostem Comity Day na Słajnaba. Podejrzewam, że w większości miast, jak nie we wszystkich, był właśnie Wonderboost. Ciach, metoda. Z metodą, kurczę, tak na pałę trochę rzucam i nie często wchodzą grejty, ale no cóż, są wady i zalety, tak? Metody na szybkie łapanie. Ciach. Hop, wyłazimy. Powiem wam, że intensywny ten dzień dzisiaj jest, no. Ale dzisiaj nie samym Słajnabem człowiek żyje. Postaram się tak jeszcze z godzinkę, dwie pograć tutaj w Berlinie. No może nie dwie, tak godzinkę, półtora po Comity Dayu, bo o 16 mam busa z powrotem. To nie jest jakiś mega długi wyjazd, to jest taki no parogodzinny dosłownie tylko na Comity Daya praktycznie, ale jeszcze chcę chwilę chociaż w Berlinie po Comity Dayu pograć. Liczę, że spotkam coś dobrego, coś rzadkiego w przeciwieństwie do grania w Szczecinie. To już wszystko połapane, okej. Okay. A shiny to mam 5, tak, to był piąty. Jak widzicie, ten pierwszy 640 to jest coś pięknego, bo to jest z Wonderboostem. Jeszcze taki 550 jest, nie? Tylko że IV też takie, no przeciętne, powiedziałbym. Jak pójdę w lewo, to chyba dojdę na bramę brandenburską, także spoko, mogę tam podejść. Ja nie mam pojęcia, czemu ci wszyscy ludzie robią zdjęcia przez płot. Temu, kurczę, zielonemu ludzikowi chyba. Tamtemu tam, nie? O, nawet jest pokestopem. Berlinen Ampelmännchen. Powiem wam, że przy samej bramie brandenburskiej Poland Ball dumnie reprezentuje nasz kraj. Ty, na samej Beskidu bramie brandenburskiej to jest. Może go zaraz zbiję. A o co kaman z tym labiryntem? Czekajcie. Fajna rzecz w sumie, nie wiedziałem, że to jest taki labirynt. To jest niedaleko właśnie bramy brandenburskiej. Takie, nie wiem, co to ma symbolizować. Klocki. Tetrisa. Na cześć Tetrisa, słuchajcie. Łop! Ty, fajnie. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś, kurczę, grób, czy memoriał pamięci, czy coś takiego. Mogłem najpierw sprawdzić, bo wlazłem na to, ale chyba nie wygląda. Memorial, o kurczę. Ups, memoriał pomordowanych, a ludzie tak sobie na tym siedzą i tak dalej. No w sumie to są tylko betonowe płyty, to nie są tak naprawdę ci Żydzi, nie? O fuj, co to się wyrabia w tym Berlinie? To jest brama brandenburska, wszedłem na tego elektroda, ale jak widzę, co oni tutaj... Goły facet protestuje przeciwko czemuś, no nie pokażę wam temu, bo to jest kurczę obleśne, ale... Mówię tylko, co widzę. A nie, założył sobie skarpetę na...
wiecie na co. To powinien być polski regionalny Pokémon, co? Taki elektrod. Dobra, dociśnięty. Jakiś rare candy, nie? No trudno, jak nie to nie. Słuchaj, naby się łapią w tle, jak widać, coś tam się łapie. Dobra, mamy go. Nazwiemy go Polnischer Berliner. Tutaj policjant aresztował ludzi, teraz będzie ich przeszukiwał, ale jaja. Żeby tutaj zaraz nie wybuchli. I przeszukują. O kurcze. Co ci mogli zrobić? No cóż, pilnujcie portfeli, pilnujcie portfeli. Wszędzie, gdzie jesteście, zwłaszcza w takich miejscach. Lecę dalej, bo szkoda czasu, szkoda community day'a. Nie byłby to normalny weekend w Berlinie, gdyby nie było jakiejś demonstracji. A, pokażę wam coś. Zgadnijcie, co fajnego złapałem. Kolejny shiny z pięknym CP, 632. Coś eleganckiego, jeszcze parę minut do końca eventu. Ivy słabiutki, ale tu nic. Koniec, koniec community day, moi drodzy. Słuchajcie, mamy tak. 2502 candy do Swinuba, także jest dobrze. 8 shiny Swinubów, z czego 2 są powyżej 600 CP. Takie fajne, 640, 632. Będę je oba ewoluował. Ewolucje pod koniec odcinka. Na razie jeszcze zastanowimy się, czy może coś fajnego upolujemy w Berlinie. Mam jeszcze ponad godzinkę. Questy już pozaliczam, żeby zniknęły. Zrobimy miejsce na questy eventowe z Chancy ewentualnie. I teraz tak, zrobię sobie na pewno jakieś Swinuba na Great League. W sumie dla mnie tylko Great League się liczy, także zrobię sobie tylko na Great League właśnie z Ancient Powerem. I piszą na infografice, że do 284. 284 to jest maksymalne CP na Great League. I po CP lecimy 284, to jest maksik dla mnie, tak? Bo jeszcze mam godzinkę po evencie, domyślacie się pewnie, żeby zrobić tego ze specjalnym tutaj movesetem. 284. Ciekawe, czy on wyjdzie 1500 równo? Nie wiem, czy wierzyć w te kurcze statystyki, jednak dla pewności bym troszkę niższego zrobił, ale napisali 284, to ciśniemy 284. Tego pana już znamy, on nas tutaj nie bardzo jara, ale teraz nowy wpisik do Pokédexie powinien wyjść równo 1500 CP lub przynajmniej mam nadzieję te okolice. Kurczę, jak wyjdzie powyżej, to już nigdy więcej nie zaufam Pokémon Go Hubowi. Słuchajcie, wpisik do Pokédexu elegancko. 1357? To marnie, chłopaki, żeście to wyliczyli. To na spokojnie grubszego mogłem zrobić. To sobie może shiny zrobię, słuchajcie, na Great League w takim razie. Dobra, candy raczej nie zabraknie. Mam taką nadzieję, że nie zabraknie. Śmieszny Piloswine, żółty Piloswine, dziwny Piloswine. No i spoko, lecimy teraz drugiego na Great League. Najwyraźniej. Ale fajne autko. Fajne autko. A tak wygląda shiny, słuchajcie. Mamoswine. 1415, już troszkę lepiej. A tak jest, Ancient Power, tak jak miało być. Power upy jak najbardziej. A, bo to już drugi nie wejdzie power up, tak? Kurde, przekroczy. A ten może jakoś lepiej? Ten będzie bliżej 1500. 1492 w tym roku Kolumb odkrył Amerykę. A to jest nasz z Ancient Powerem Mamoswine na Great League. Pozostałe ewolucje robię już po tym godzinnym okienku, żeby nie trafiły się ataki Ancient Power, tylko movesety lodowe, bo taki właśnie potrzebuję na moich kolejnych Mamoswine'ach. A tymczasem poszukam czegoś do jedzenia. O! Wiedziałem, że w Berlinie będzie lepiej. Od razu jakiś Bronzor się respi. Kurde! Szukam rzadkich Pokemonów, których mi brakuje. Na razie znalazłem Bronzora dosłownie w ciągu, kurczę, 2 minut. Także coś czuję, że będzie dobrze. Chociaż mam tylko godzinkę dzisiaj. O jest! Jest nasz piękny Bronzor. Teraz by się przydało połapać, bo jest event na podwójne candy. Także wszystkie te poki z czwartej geny, których potrzebuję, mega fajnie by było połapać dzisiaj. Ale oczywiście nic nie jest gwarantowane, co nie? Także idealnie, że go złapałem na pineapple i 12 candy. Już się cieszę, że jestem tutaj w Berlinie, naprawdę. Muszę częściej przyjeżdżać na poksy, bo no tak to jest w poksach i wszyscy wiedzą, że tak jest, tak? Im w lepszym mieście jesteś, tym łatwiej ci grać i łatwiej znaleźć rzadsze poksy. Proste, nie? Ale dzisiaj tak na spokojnie, na relaksie. W pierwszej kolejności poszukam chyba czegoś do jedzenia. Nice, kiełbaska. W ogóle ciekawostka. W Szczecinie mamy nawet identyczne dokładnie parkomaty jak w Berlinie. W ogóle Szczecin to jest taka mała kopia Berlina chyba. Tutaj muszę tym razem przyjechać na Community Day. Zobaczcie. Masa lurów. Podlecz na drugiego rajda na palkie. Fajne uczucie tak po prostu wejść na rajda i ludzie po prostu są w tym lobby, tak? Powiem wam, że tak już godzinkę szukam i kurczę żadnego Pokemona nowego z czwartej geny, którego szukam, tak?
ten brązer był jedyny. No, wydaje mi się, że Niantic tutaj za bardzo podkręcił te różowe pokemony eventowe, bo różowe pokemony po prostu praktycznie same eventowe poksy się respią, a za bardzo obniżyli ilość tych pokemonów nowych, czwartej geny, których ludzie szukają, albo po prostu mam mały niefarcik. Nie wiem, może jeszcze coś znajdę dzisiaj, ale wątpię, bo już tutaj jestem przy Aleksandrplatzu niedaleko. Właściwie ten gym, który bije, to jest ta wieża taka. Nie wiem, czy będzie widać, czekajcie. O, teraz chyba widzicie trochę tą wieżę. Tak, to jest ta wieża berlińska. Salamans, coś tutaj działa, zobaczymy. Połowa czasu zostanie na luzie. Ale mnie ścisnął. Dobra, jednak troszkę mniej niż połowa czasu zostało. Co my tu mamy za nagrody? Fast TMK może być. Rare Candy bardzo może być. Potki i tak dalej, średnio potrzebne. I te palki dzisiaj powiem wam, że łapię na Silver Pineapie, bo są podwójne candy, także będzie 12 candy za złapanie palki, jak mi się udają na Silver Pineapie złapać. Great, siedzi. Dobra, idę na autobus, w autobusie zrobię ewolucję. Mam osłajnów, zobaczymy jak będzie wyglądał mój nowy team. Mega silnych, najsilniejszych, lodowych Pokémonów. Wow, to był hardkorowy dzień. Powiem wam, że to był jeden z najbardziej intensywnych community dayów dla mnie, jeśli chodzi o grę. Jeśli chodzi o samą grę, powiem wam, że chyba nigdy dobrze tak nie poszło na żadnym community dayu, także to było spoko. To jest 9 mamosłajnów, ale jeszcze mam 6, które przerzuciłem sobie na drugie konto, czyli wychodzi na to, że zrobiłem dzisiaj 15 mamosłajnów. Chyba trochę przesadziłem, wyzbyłem się ze wszystkich praktycznie sinostone'ów, ale zobaczcie na tą ekipę 6 elitarnych mamosłajnów. Ten jest wzmocniony na maksa. A te pozostałe 4 mają powyżej 3000. Wszystkie mają te movesety, Powder Snow, Avalanche. Zużyłem sporo czasu TMek na to. No ale, słuchajcie, po co tak zrobiłem? I czemu zrobiłem kolejnych 6, które potem sobie przerzuciłem na drugie konto? Widzicie, tutaj też jest team 6, które mają tak około 2800, bo więcej się nie da na tym koncie, bo to jest dopiero 31 level. I też nie dałem te najlepsze movesety lodowe. Słuchajcie, mając tutaj 6 potężnych mamosłajnów na moim koncie i 6 w miarę potężnych mamosłajnów na drugim koncie, w tym momencie będę w stanie duować Rayquazy. W momencie, kiedy powrócą do Pokémon Rayquazy, może również Shiny Rayquaza, ja będę mógł w sumie robić sam te rajdy. Będę mógł chodzić z dwoma telefonami i zbijać wszystkie Rayquazy, jak mi się będzie podobało. Także to jest niesamowita wygoda i myślę, że zrealizowałem w 100% swój cel na dzisiaj. Zrobić bardzo, bardzo dużo, bardzo potężnych mamosłajnów. Nie wiem, czy trochę nie przesadziłem, tutaj zużyłem naprawdę sporo dustu, mam mniej dustu niż przed community dayem, ale myślę, że to wszystko mi się zwróci i ten w sumie jest zapasowy, jeszcze mam osłajn, prawie 3000, no i są dwa na Great League, jeden shiny, drugi nie shiny, 15 mam osłajnów. Także w tym momencie zostało mi ile? Zostało mi 2 sinostone'y. Pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj w niedzielę, jak to oglądacie, macie jeszcze 5 szans na sinostone'y z walk, także nie są to już dzisiaj gwarantowane sinostone'y, ale jest zwiększona ilość szans. Zamiast normalnych 3 z walk z Friendsem, albo zamiast normalnego 1 z walki z liderem, jest po 5 jeszcze dzisiaj, czyli w niedzielę. Zostawcie łapę w górę i piszcie koniecznie w komentarzach, jestem mega ciekaw, jak u was wyglądał ten community day. No trzeba przyznać, że ja tutaj się bardzo wczułem. Nie zawsze to robię, tym razem jakoś tak wyszło i fajnie, cieszę się, bo to się naprawdę opłaci i naprawdę mi się to zwróci w przyszłości, mam nadzieję, kiedy będę używał tych mamosłajnów. Trzymajcie się, na razie, cześć.